Zapraszamy do wysłuchania książki Katarzyny Puzyńskiej zatytułowanej Rodzanice. Czyta Laura Breszka Prolog Rodzanice. Niedziela 31 stycznia 1999, godzina 23:50. Anastazja Piotrowska. Anastazja usłyszała przeciągłe wycie, a więc to prawda. Wilkołak. Rodomił miał rację. Wilkołak przybył. Legenda o nocach odrodzenia jest prawdziwa. Piotrowska popędziła przez śnieg w stronę gospodarstwa wilków. Musiała to zobaczyć na własne oczy. Nawet jeśli po ciele przebiegał nieprzyjemny dreszcz strachu. Psy z hodowli Rodomiła ujadały wściekle. Jazgot sprawiał, że trudno było się skupić. Zwolniła nieco. Zawsze się ich bała. Były dzikie i nieposkromione. Rodomił do tego je podjudzał. Chciał, żeby był jeszcze bardziej agresywny, bardziej i bardziej. Pomyślała, że wdrapie się na szczyt wzgórza i z bezpiecznej odległości będzie obserwować okolice. Znów przyspieszyła. Światło idealnie okrągłego księżyca odbijało się od śniegu. Było jasno, niemal jak w dzień. Stąd tylko różnicą, że w dzień cienie nie czają się wśród drzew w mrocznej poświacie. Stanęła na szczycie wzgórza, oddychając ciężko. Rozejrzała się. Stąd był najlepszy widok nie tylko na gospodarstwo wilków, ale i na całe rodzanice. Nagle Anastazja zobaczyła coś, co zmroziło krew w jej żyłach. Przykucnęła natychmiast. Na śniegu była przecież doskonale widoczna. Nie mogła ryzykować zauważenia. To byłoby niebezpieczne, mogła stać się kolejną ofiarą. Złomotem serca patrzyła na rozgrywającą się scenę. Psy przestały szczekać. Rozszarpywały zaciekle ciało, rodomiła, wyrywały sobie resztki tego, co po nim zostało. Potem nastała cisza. Księga pierwsza 2018. Dzień. Rozdział pierwszy Plaża w Rodzenicach Wtorek, 30 stycznia 2018 Godzina dwunasta Aspirant Daniel Podgórski Aspirant Daniel Podgórski wpatrywał się w ciało leżące na śniegu. Dziewczyna miała zamknięte oczy i spokojną twarz. Wyglądała niemal jakby spała. Oczywiście, gdyby nie krew na czole i wokół ciała. Surrealistyczne wrażenie potęgował stary koc, którym została przykryta. Jakby jej kurwa jeszcze mogło być zimno mruknął Paweł Kamiński. Nie to co nam, normalnie pisga złem. Pierdolona zima musiała akurat teraz przyjść. Że też jakiemuś złamazowi chciało się ją zajebać akurat teraz zamiast siedzieć w cieple, w domu, jak normalni ludzie, kurwa zawiało jeszcze mocniej. Daniel otulił się szczelnie i kurtką, ale podmuchy lodowatego wiatru zdawały się bez trudu przenikać przez materiał. Mróz szczepał boleśnie w twarz. Od wczoraj pogoda zmieniła się diametralnie. Do tej pory zima obchodziła się z nimi całkiem łagodnie. Bezśnieżne święta rozczarowały niektórych, ale Podgórski przyjął je ze spokojem. Przynajmniej nie trzeba było latać z łopatą i odśnieżać. Wszystko zmieniło się wczorajszej nocy. Pruszyło wprawdzie delikatnie przez cały dzień, ale po dwudziestej rozpętała się prawdziwa zamieć. Padało tak, że wydawało się wręcz, iż człowiek oddycha śniegiem. Daniel ledwo dotarł do stajni, żeby pozamykać drzwi. Konie kręciły się po boksach niespokojnie. Nie dziwił im się. W tej nagłej zmianie aury było coś złowrogiego. Zły omen mruknęła wtedy Weronika. Policjant spojrzał na ciało martwej dziewczyny. Zły omen, najwyraźniej. Paweł, trudno oczekiwać, że morderca będzie zabijał na twoje zamówienie w środku sierpnia, zaśmiała się Emilia Strzałkowska. Nie wiem, czy dożyjemy. Policjantka opatuliła się w puchową kurtkę i wciągnęła czapkę z wielkim pomponem. Nie wyglądała zbyt poważnie, ale kto by się tym teraz przejmował. Chodziło o to, żeby się ogrzać. Każdy robił, co mógł. Poza tym zabójcy to na ogół nie są normalni ludzie. Wtrącił się Marek Zaręba. Kurwa! Warknął Kamiński, kopiąc hałdy śniegu obok ciała. Nawet prorokowi się nie chciało przyjechać. Całą robotę my musimy odwalać. Zaręba i Kamiński ubrani byli w granatowe mundury, kurtki i służbowe czapki uszatki. Daniel im nie zazdrościł. W takich chwilach praca w wydziale kryminalnym i możliwość noszenia cywilnych ubrań były błogosławieństwem. Można na siebie włożyć tyle warstw, ile się tylko zapragnie. Koledzy przyjechali na miejsce od razu po wezwaniu. Z posterunków Lipowie mieli najbliżej. Zabezpieczali teren, póki nie zjawiła się grupa z komendy. Ponieważ byli tu dłużej od Daniela i Emilii, przemarzli do szpiku kości. Na zamarzniętym jeziorze nie było żadnej ochrony przed wiatrem i mrozem. — Niech pan uważa, panie Pawle! Powiedział z uśmiechem doktor Koterski. Chyba nie może mówić, że tu wszędzie może być jakaś rzecz potencjalnie istotna to miejsce zbrodni. Żółek i reszta już skończyli tu grzebać, mruknął Kamiński, ale zatrzymał nogę w połowie ruchu. Kolejna zaspa została oszczędzona. Szef techników ze swoją ekipą wycofali się na brzeg, kiedy Daniel, Emilia, Paweł i Marek podeszli, żeby porozmawiać z Koterskim. Lud zdawał się wprawdzie stabilny, wzmocniony jeszcze nagłym spadkiem temperatury, ale co jakiś czas słychać było złowieszcze trzaski. Nie chcieli ryzykować, że pęknie pod ciężarem ich wszystkich. — Oczywiście kurwa pieprzona Laura musiała mnie wrobić w sterczenie na pierdolonym lodowisku — mruknął Kamiński z wściekłością. — Tak to jest, jak się z baby robi szefa. Nic nie jest tak, jak powinno. Co za sucz! Daniel i Marek wymienili spojrzenia. Czekali, aż Emilia zaprotestuje, słysząc te słowa, ale o dziwo milczała. Może Pawłowi upiekło się dlatego, że w plotkach, które obiegły ostatnio lipowo, zapewne kryło się przynajmniej ziarno prawdy. Podgórski wolał nie wnikać. Trzymał się od tego z daleka. I ta pedalska czapka ciągnął Kamiński zupełnie niezrażony ich spojrzeniami. Wyglądam jak jakiś rusek czy inny. Kurwa! Dobrze chociaż, że nie ma dziennikarzy. Nikt mi nie jebnie fotek. Znów mocniej zawiało. Człowiek zaczynał mieć wrażenie, że znalazł się na biegunie północnym. Daniel sięgnął do kieszeni i popaczkę papierosów w wnikłej nadziei, że wątły płomek trochę go ogrzeje. Przestań się na sobą rozczulać. Ofuknęła kamieńskiego strzałkowska. Nareszcie Emilia zareagowała tak, jak można się było spodziewać. A ty przestań kopcić jak lokomotywa, to jest miejsce zbrodni. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. Markowało mi twojej beztroskich i luzu, Mila — mruknął Daniel. Nie mógł się powstrzymać. Strzałkowska poczerwieniała. — Tym razem raczej nie zimna. — Nie nazywaj mnie tak. Warknęła, krzyżując ręce na piersi. Paweł Kamiński parsknął głośnym śmiechem. — To co, można powiedzieć, że jak za starych, dobrych czasów — podsumował Marek Zaremba. Wyraz twarzy miał kamienne, ale w oczach widać było iskierki. Jakby ledwo powstrzymywał się przed chichotem. — Znów we czwórkę! Kiedy do komendy dotarła informacja o dziewczynie na lodzie, Podgórski wcale się nie dziwił, że właśnie jemu naczelnik zlecił tę sprawę. Rodzanice leżały niewiele ponad dwa kilometry od Lipowa, rodzinnych stron Daniela. Policjant nie spodziewał się natomiast, że przełożony przydzieli mu do pomocy właśnie Emilie. Podgórski wiedział oczywiście, że Strzałkowska miała dzisiaj dyżur ale od dawna nikt nie kierował ich do tych samych spraw. Tak się utarło. Wszyscy wiedzieli, że relacje między nimi są napięte. Początkowo plotkowano trochę i koledzy robili sobie żarty, ale powoli im się znudziło. Ciągle coś się działo, nie brakowało ciekawszych, przede wszystkim nowszych tematów. Na komendzie Daniel i Emilia trzymali się od siebie z daleka. Kiedy zdarzyło im się być w tym samym pomieszczeniu, oboje zachowywali się tak, jakby drugiego tam nie było. I tak to jakoś się toczyło. Strzałkowska została przeniesiona do Krymu jakieś półtora roku temu. Propozycję dostała już wcześniej, ale najpierw trzeba było załatwić kilka spraw zarówno w wydziale, jak i na posterunku w Lipowie. Trochę to trwało. W Lipowie też nastąpiło sporo przetasowań. Matka Daniela nadal siedziała w recepcji, ale Kamiński nie był już kierownikiem. Jego miejsce zajęła Laura Fijałkowska, która przedtem pracowała w brodnicy. Paweł wrócił do patrolowania wsi i okolic. Podgórski westchnął. Wolał nie myśleć o aferze, która rozpętała się pod koniec 2016 roku. Im rzadziej tamte wydarzenia wspominał, tym czuł się lepiej. Nie pił już 394 dni. Jeżeli dotrwa do północy, oczywiście to było najważniejsze. Raz muszkieterem, zawsze muszkieterem, zaśmiał się jeszcze Marek Zeręba. — O to, to, młody — zawtórował mu Kamiński. Strzałkowska przewróciła oczami z wyraźną irytacją. — Rozumiem, że chłopcy to raczej do piaskownicy niż do poważnej roboty, ale nie wiem, czy zauważyliście, że mamy tutaj martwą dziewczynę? Może odrobinę skupienia i powagi by się przydało? Nie uważacie? Podgórski zerknął w jej stronę. Kiedy naczelnik wezwał ich oboje do siebie i oznajmił, że to oni we dwoje zajmą się dochodzeniem, Strzałkowska zrobiła taką minę, że Daniel o mało nie zakrztusił się kawą, a jednocześnie jej skrępowanie sprawiło, że on poczuł się pewniej. A może tylko panował go czarny humor? Od dłuższego czasu unikała go nie tylko w pracy. Kiedy przychodził do Łukasza, to albo wychodziła, albo chowała się w swojej sypialni i zostawiała go z synem sam na sam. Wyjątek zrobiła tylko raz, kiedy nawrzucała podgórskiemu, że pozwala nastolatkowi brać samochód i jeździć po lesie. Padła wtedy w prawdziwą furię, z kurwami i wymyślaniem od nieodpowiedzialnych idiotów włącznie. Łukasz nie miał jeszcze prawa jazdy, to prawda, ale Daniel już dawno nauczył go jeździć. Wydawało mu się, że to był jedyny czas, kiedy nastoletni syn łapie z nim jakiś kontakt. Nie zamierzał z tego rezygnować, dlatego że Strzałkowska się wściekała. Nic nie rozumiała. Sama miała syna na co dzień. Skoro przykrył ją kocem, to może znaczyć, że mu na niej zależało. Zgadywał Marek, przyglądając się martwej dziewczynie. Jakby chciał się nią zaopiekować. Przecież to nie przypadek musiał ten koc przynieść tu ze sobą. Nie uważacie? Zamknął jej oczy bo raczej tak z zamkniętymi chyba nie umarła no i ułożył ją na plecach. To no na pewno któryś z miejscowych szajbusów, wtrącił się Kamiński. Zanim dojechaliśmy tu z młodym, to trzeba było śnieżyć drogę. Wszystko kurwa zasypane. Na szosie spoko, ale jak się zjechało w las, to kurwa nie szło. Musieliśmy wezwać Kuszewskiego z traktorem. Nikt z zewnątrz by tu nie dotarł. Daniel spojrzał w stronę brzegu. Na wzgórzu widać było tylko jeden z trzech domów, które wchodziły w skład niewielkiej wioseczki, zwanej rodzanicami. Dwa pozostałe znajdowały się z prawej i lewej strony sporej łąki, bliżej przeciwległych ścian lasu. Kamiński mógł mieć trochę racji. W taką pogodę jak ta miejscowość była niemalże odcięta od świata. Z dwóch stron łąka otoczona była lasem. Z trzeciej ciągnęły się zasypane śniegiem pola najbliższe siedziby ludzkie znajdowały się w Lipowie. Dojechać tu można było wyłącznie wąską drogą przez las ewentualnie dotrzeć węższymi ścieżkami, ale wtedy trzeba by przejść na piechotę. Zakładając oczywiście, że sprawca przyjechał tu samochodem, zauważyła Strzałkowska. Najwyraźniej pomyślała dokładnie o tym samym co Podgórski. Kiedyś lubił z nią współpracować. Uzupełniali się. Oczywiście, zanim życie im się pokomplikowało. A tego nie możemy zakładać, prawda? Dodała. Zresztą mógł przyjechać wcześniej, zanim zaczęła się śnieżyca. Przed nią drogi były przejezdne. Wiadomo, kiedy ona umarła, doktorze? — Sami widzicie, że ciało jest praktycznie zamarznięte — powiedział Koterski. — To znacznie utrudni ustalenie czegokolwiek w tej kwestii. Obawiam się, że będziecie musieli zacząć od sprawdzenia, kiedy widziano ją żywą i wtedy będę mógł starać się jakoś to uściślić. — Czy mogły to zrobić psy z hodowli? — zapytał Podgórski. Prawa ręka martwej dziewczyny wystawała spod koca. Kurtka na przedramieniu i bicepsie była podarta. Pod spodem widać było wyszarpane kawałki ciała. Wypowiem się po sekcji powiedział jak zwykle koterski. Muszę zobaczyć co uda mi się ustalić. Rozstaw zębów i tak dalej. Nie byłby to kurwa pierwszy raz wtrącił się Kamiński. Pamiętacie co się stało dwadzieścia lat temu z Rodomiłem wilkiem? Może to było wcześniej? Dziewiętnaście sprostował Daniel dziewięćdziesiątym dziewiątym to była wówczas głośna sprawa, przynajmniej w lipowie. Rodomił Wilk prowadził hodowle psów. Teoretycznie szkolił je do obrony, ale w praktyce chyba raczej do walki. Zimą dziewięćdziesiątego dziewiątego roku znaleziono go martwego na wybiegu. Okazało się, że mężczyzna poślizgnął się na zamarzniętej kałuży, kiedy wszedł nakarmić swoich podopiecznych. Uderzył głową w lód i stracił przytomność. Wygłodniałe psy rzuciły się na niego. Jego żona nie żyła już od dawna zostawił nastoletnią wtedy córkę. Podgórski znów zerknął w górę na radzanice Gospodarstwo wilków znajdowało się po lewej stronie, nieco w dole. Nie było widoczne stafli zamarzniętego jeziora, ale z oddali dało się słyszeć szczekanie. Po śmierci ojca, żywia musiała radzić sobie sama. Nadal prowadziła hodowlę, ale zajęła się psami innej rasy. W przeciwieństwie do podopiecznych rodomiła, były całkowicie łagodne. Podgórski sam się o tym przekonał. Jednego kupił jesienią w prezencie dla Weroniki. Kurwa, mam wrażenie, że ta pierdolona Laura wysłała mnie tu specjalnie, mruchnął Kamiński. Przecież doskonale wie, że po tych wszystkich aferach nienawidzę tej dziury. Daj spokój, szepnęła Emilia. Tym razem bez przekory. Daniel starał się nie patrzeć na Kamińskiego. Paweł faktycznie miał prawo nie czuć się w rodzanicach dobrze, nie po tym, co tu się stało pod koniec 2016 roku i po tym, jakie to miało konsekwencje dla jego kariery i życia prywatnego. Nie po śmierci Żegoty Wilka. Podgórski też nie czuł się z tym najlepiej. To był naprawdę trudny czas z wielu względów. Daniel zrobił wiele rzeczy, których się wstydził. Nie chciał do tego wracać. To jest ta sama dziewczyna, którą wtedy uwolniliście, prawda? Zapytał Koterski nieświadom rozterek policjanta. Jo, Michalina Kaczmarek, potwierdził Daniel. Doktor Koterski pokręcił głową. Z jego wesołej zazwyczaj twarzy na chwilę zniknął uśmiech. Osiem lat w piwnicy i teraz to pechowa dziewczyna. Stwierdzenie, że Michalina Kaczmarek nie miała łatwego życia, to było niedopowiedzenie. Mieszkała w trzecim z gospodarstw w Rodzanicach. W wieku dziewięciu lat została porwana. Przetrzymywano ją przez kolejnych osiem lat. Na wolność wyszła pod koniec 2016 roku. Podgórski po raz kolejny spojrzał na wzgórze, na Rodzanice. Pamiętał to zdarzenie doskonale. Są takie sprawy, których nigdy się nie zapomina. To była właśnie jedna z takich. Michalina została porwana przez sąsiada. Bochtan Piotrowski mieszkał w środkowym domu, tym, który widać było z plaży. Teraz została tam tylko jego żona Anastazja i makabryczna piwnica. Pamiątka po przytrzymywaniu w niej dziewczynki. Za duchu, który panował w środku, nie dało się zapomnieć. Tak samo jak duszącego smrodu odchodów w przepełnionym wiadrze ani porwanej różowej sukienki, w którą ubrana była Michalina, kiedy Daniel i reszta ekipy ją stamtąd wyciągali. Groteskowy strój przeznaczony dla małej dziewczynki ledwo mieścił się na wychudzonej nastolatce. Ale najbardziej poruszające były jej oczy. Malowało się w nich takie przerażenie, że Podgórski sam poczuł ogarniający go lęk. Niejedno widział podczas wszystkich tych lat służby w policji, ale w tym wypadku trudno było mu zrozumieć, jak jeden człowiek może zgotować taki los drugiemu. Kiedy Michalina łamiącym się głosem zapytała, gdzie jest tatuś, Danielowi o mało po raz pierwszy na służbie nie poleciały łzy z oczu. A teraz leżała martwa na lodzie. — Myślicie, że to ma związek z tym przetrzymywaniem? — zapytała Strzałkowska. Jakby znów odgadła, o czym Podgórski właśnie pomyślał. Dan Piotrowski strzelił samobuja w kiciu, więc on raczej jej nie zajebał, odpowiedział Kamiński. Piotrowski spędził w Starych Świątkach niecały rok. Pedofile nie mają łatwego życia w więzieniach. Może dlatego się powiesił. A może ktoś mu w tym pomógł? Daniel wiedział, że jeszcze tego nie wyjaśniono. Wątpił, żeby sprawa miała priorytet. Ludzie raczej się cieszyli, że potwór nie żyje. Co powiesz o tej heranie na skroni? Zapytał Koterskiego. To może być bezpośrednia przyczyna zgonu? Oprócz rozszarpanej ręki Michalina miała niewielką ranę na skroni. Wokół ciała było sporo krwi. Nie wyglądało na to, żeby pochodziła z rany na głowie, ale Podgórski wolał zapytać. — To na skroni to pikuś — zaśmiał się doktor Koterski. — Podejrzewam, że prawdziwa przyczyna zgonu znajduje się pod kocem. Wolałbym go tu nie zdejmować. Jest być może przymarznięty do ciała i kurwa, doktorze, nie potyczkujmy się. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Kamiński poderwał brzeg koca. Na szyi dziewczyny błysnął naszyjnik w kształcie półksiężyca. Daniel go rozpoznał. Weronika miała identyczny. Ja jebie zaklął Paweł, kręcąc głową. Tak, przyczyna zgonu była jasna. Rozdział drugi. Dworek Weroniki w Lipowie. Wtorek, 30 stycznia 2018. Godzina dwunasta. Weronika Podgórska. Weronika Podgórska wypuściła kofiego na patok. Wystrzelił do przodu rżąc radośnie i pogalopował w stronę Lancelota. Kary koń tarzał się zapamiętale w śniegu, zrobiły się prawdziwe zaspy, aż trudno uwierzyć, ile napadało w nocy. I to przejmujące zimno, przed którym nie chroniła nawet najgrubsza kurtka. Majka zaszczekała głośno. Weronika odpięła karabinczyk i pozwoliła suczce pobiec za końmi. Nie był to może najlepszy pomysł, ale nie miała siły jej powstrzymywać. Pitbulka była rozbrykana i pełna energii. Przez cały spacer ciągnęła smycz tak, że Weronika miała wrażenie, że suczka urwie jej rękę. Kiedy w drodze powrotnej nieoczekiwanie spotkały Klementynę, bajka wpadła w prawdziwy szał radości. Weronika z trudem ją utrzymywała. Na szczęście kopnie była dziś szczególnie rozmowna. Wymieniły więc tylko uprzejmości i każda poszła dalej w swoją stronę. Weronika uśmiechnęła się pod nosem. Klementyna babcią aż trudno było w to uwierzyć. Tatuaże ogolona na łysogłowa i skórzana kurtka niezbyt pasowały do stereotypowego obrazu dobrotliwej babci, a jednak eks-policjantka odnajdywała się w nowej roli całkiem dobrze. — Bajka! — krzyknęła Podgórska, kiedy suczka podbiegła niemal pod kopyta Lancelota. — Wracaj! Kary skulił uszy i zrobił groźną minę. Nie lubił psów. Igor to wiedział i zawsze omijał go szerokim łukiem. Bajka będzie jeszcze musiała się tego nauczyć. Weronika westchnęła cicho. Minęło już tyle czasu, a ona nadal nie mogła pogodzić się z myślą, że złoty golden retriever nie wybiegnie z wesołym szczekiem na powitanie. Daniel próbował ją pocieszać. Mówił, że pies zginął bohatersko, próbując jej bronić. Niewiele to pomagało. Igor nie żył. A obraz zakrwawionych wideł ciągle pod górską prześladową. Budziła się w nocy z lana potem. Daniel przytulał ją wtedy i kołysał, jakby była małym dzieckiem. Na dwa miesiące temu kupił jej bajkę. Przyniósł małe zawiniątko ukryte pod pazuchą. Bajka patrzyła na Weronikę wielkimi oczami, nieco przestraszona. Nie przypominała groźnego pitbula widywanego na zdjęciach czy w filmach. Miała wiecznie uśmiechnięty pyszczek. Weronika od razu ją pokochała. Nie zmieniało to wcale faktu, że doskonale wiedziała, dlaczego Podgórski kupił jej psa. Wcale nie chodziło mu tylko i wyłącznie o to, żeby przestała rozpaczać po Igorze. Chodziło o coś, o co prosiła go od kilku miesięcy. Myślał chyba, że jak Weronika zajmie się malutkim psem, zapomni, czego tak naprawdę chciała. No i co? Zaśmiała się, kiedy bajka podbiegła do niej przestraszona parskaniem lancelota. — Chodź, obejrzymy zdjęcia ze spaceru. Weronika oparła się o płot padoku i wyjęła telefon z kieszeni. Z trudem odblokowała telefon. Szybka zbiła się wczoraj, kiedy bajka z rozpędu wpadła na stolik nocny. Co gorsza, suczka chwyciła potem komórkę w zęby i podjęła próbę konsumpcji. Weronika odebrała jej telefon w ostatniej chwili. Gdyby nie to, zapewne już by nie działał. Trzeba będzie szybko pomyśleć o nowym. Zaczęła przeglądać zdjęcia. Zima dawała się we znaki, zwłaszcza tu na wsi, ale trzeba było przyznać, że zasypany białym puchem las wyglądał cudownie. Wielkie czapy śniegu na gałęziach sosen, tropy zwierząt prowadzące gdzieś w zarośla. Skrzypienie butów niosące się daleko i ten zapach, zapach zimy. Poszły z bajką nad skarlankę. Zawróciły, zanim dotarły na mostek. Zima miała również swoje złe strony. Weronice wydawało się, że odmrodziła sobie dłonie, zanim pokonały połowę planowanej trasy. Cholera! mruknęła pod nosem, kiedy ekran odmówił posłuszeństwa. Potrząsnęła telefonem i znów go odblokowała. Tym razem zadziałał. Wróciła więc do przeglądania zdjęć. Niedaleko mostku na skarlance wstryknęła kilka fotografii sobie i bajce przykucnęła, obejmując suczkę ramieniem. Zaraz Weronika wróciła do poprzedniego zdjęcia. Uśmiechały się obie do aparatu. W tle za ich plecami widać było mostek na Skarlance. Ktoś tam stał. Już samo to wzbudziło w podgórskiej nieprzyjemne poczucie niepokoju. Wydawało jej się, że była w lesie sama. Ale nie tylko to ją zaniepokoiło. Miała wrażenie, że zobaczyła ducha. I to dosłownie. — Przecież ona nie żyje — szepnęła ni to do bajki, ni to do siebie. — Wiera nie żyje. Przyjaciółka zmarła 30 lipca 2016 roku. Rak płuc był nieubłagany. Zabrał Wiera szybko. Zdecydowanie za szybko. Kończyli wtedy śledztwo w sprawie nory. Daniel właśnie oświadczył się Weronice. Sklepikarka zasłabła dosłownie chwilę później. Karetka przyjechała niemal natychmiast, ale niewiele dało się już zrobić. Wiera obudziła się jeszcze na moment w szpitalu. Nie zdołała już nic powiedzieć, ale Weronika pocieszała się myślą, że przynajmniej zdążyła się pożegnać. Nawet jeżeli nie wypowiedziały przy tym żadnych słów, tylko trzymały się za ręce. Weronika powiększyła zdjęcie, choć z powodu popękanego ekranu potrzebowała na to kilku prób. Wiera z całą pewnością nie żyła. A jednak stała na moście, plecami do aparatu. Długie, ciemne włosy, poprzetykane siwizną. Opierała się o barierkę i patrzyła na północ wzdłuż biegu skarlanki. Nie, to było niemożliwe. Ale przecież aparat się nie mylił. Była tam, dzisiaj, nie tak dawno. Rozdział trzeci Plaża w Rodzanicach. Wtorek, 30 stycznia 2018, godzina 12.15: Młodsza aspirant, Emilia Strzałkowska. No to mamy przyczynę zgonu, stwierdził doktor Koterski. Nie skomentował niefrasobliwości Kamińskiego, ale rzucał policjantowi niezbyt zadowolone spojrzenie. Ta cała krew to właśnie stąd. Młodszy aspirant Emilia Strzałkowska przypatrywała się pojedynczej ranie w brzuchu Michaliny Kaczmarek. — Jest pan pewien, że to jest przyczyna śmierci? — zapytał Kamiński. Paweł mówił poważnym tonem. Może dochciało mu się nareszcie idiotycznych żarcików. Emilia przewróciła oczami. Rychło w czas. Współpraca z grupą mężczyzn bywała męcząca. Choćby z powodu ich ciągłych przepychanek ukrytych za żartami. Dawno nauczyła się je ignorować, a przynajmniej się starać. Wypowiem się po sekcji. Niech już doktor da spokój, a tak na oko nie odpuszczał Kamiński. No oko to dziadek umarł, czy jakoś tak, oznajmił Koterski z szerokim uśmiechem na pulchnej twarzy. A poważnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak. Kto się dźgnął. Kotelski nie przypominał ani trochę ponurego patologa z książek czy filmów. Był zawsze wesoły i uśmiechnięty. Zdaniem Strzałkowskiej bardziej wyglądał na nauczyciela niższych klas szkoły podstawowej. Może nawet na wychowawcę w przedszkolu. Bez trudu mogła go sobie wyobrazić wśród dziecięcych rysunków i zabawek. W miejscu zbrodni pasował jakby mniej. Ale od dawna wiedziała, że pozory mogą mylić. I to bardzo. Ta rana na głowie to nie odnoża? Pytał dalej Kamiński. Patolog pokręcił głową. Zdecydowanie nie. Na głowie jest rana tłuczona, zadana tępym narzędziem, nożem na pewno nie. Na kamieniem nie odpuszczał Paweł. Nie mogę tego wykluczyć. Przez chwilę nikt nic nie mówił. Wiatr zdawał się przybierać jeszcze na sile. W powietrzu unosił się zapach, który zawsze kojarzył się Emili z zimą. Dym z kominów, musiał dochodzić ze wzgórza z rodzanic. Pojedyncza rana odezwał się Marek Zaręba. Sprawca wiedział co robi, albo sprawczyni odpowiedziała Strzałkowska. Nie przepadała za klementyną kopa, ale w jednym zdecydowanie się z byłą komisarz zgadzała: nigdy niczego za wcześnie nie zakładać. Kobieta mogła ją zajebać? zapytał znów Kamieński. Emilia zerknęła w jego stronę. Był dziś szczególnie dociekliwy. — Myślę, że nie możemy tego wykluczyć — przyznał medyk sądowy. — Dziewczyna jest wysoka, ale szczupłej budowy. Zresztą niczego nie możemy teraz wykluczyć. Ma na sobie kurtkę, więc nie mogę stwierdzić z całą pewnością, ale nie widzę innych ran. To wygląda, jakby się nie broniła. — Może ją zaskoczył — zastanawiał się Podgórski. Emilia zerknęła na niego. Albo zaskoczyła. Taniel podkreślił ostatnie słowo chyba tylko po to, żeby zagrać jej na nosie. Zapalił papierosa. Strzałkowska miała ochotę znowu coś powiedzieć, ale się powstrzymała. Niech podgórski się truje, jak chce. To już nie była jej sprawa. Jak zanieczyści miejsce zbrodni, to też on będzie miał kłopot. Skoro już byli skazani na prowadzenie tej sprawy razem, to przynajmniej będzie się starała trzymać od niego jak najdalej. Już dawno to sobie postanowiła. Nie zamierzała być tą trzecią. — Z tym koniec. Miłość to głupota. A inne sprawy... — zerknęła na Kamińskiego. — Cóż, z innymi sprawami radziła sobie całkiem nieźle. — Naprawdę kobieta mogła to zrobić? — jeszcze raz zapytał Paweł. — Już powiedziałem, że tak! — roześmiał się Koterski. — A Michalina nie mogła sobie tego zrobić sama? — Coś ty się tak nagle przejął, Paweł — mruknął Daniel, wydmuchując przed siebie kłąb papierosowego dymu. Lód zatrzeszczał pod ich nogami. Emilia spojrzała tęsknie na brzeg. Marzyła, żeby wreszcie schronić się przed przenikliwym wiatrem. — Zrzuciłbyś trochę kilogramów, bo inaczej, kurwa, zatoniemy wszyscy. — Odciął się Kamieński. Lód zaraz pęknie. Podgórski faktycznie przytył ostatnio. Emilia też to zauważyła. Brzuch rysował mu się wyraźnie pod kurtką. Przypominał teraz dawnego siebie. Choć dłuższa niż kiedyś broda sprawiała, że jego twarz wydawała się szczuplejsza. Odwróciła wzrok. — Na zimę parę kilo tu i tam się przydaje — zaśmiał się Koterski. — Sam coś o tym wiem. A wracając do pytania. Samobójstwo oczywiście nigdy na takim wczesnym etapie nie można wykluczyć, ale powiem tak.